Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj obejrzymy sobie wszystkie sceny z Dark, Speakermanem i Plungerem. Przypomnimy sobie to niezawodne duo. Trwa 20 minut ponad ten odcinek, także... Który to jest odcinek? 45, nie? Wow. Mam nadzieję, że Plunger wróci. Ciekawe, nie? Co wy o tym myślicie, nie? Czekajcie, bo muszę tu napisać żonie coś. Zapomniałem o tym. Okej, mamy to. Ostatnio coś mnie, słuchajcie, żołądek boli, no i miętę musi mi zamówić żona. O kurde, głośno to się wydaje, nie? O, i to pamiętacie, przecieki nawiązują do tego momentu, 50 odcinek. Who is gonna save you now, nie? Ciekaw jestem, co się tutaj wydarzy, dokładnie. A, w ogóle moi drodzy, dziękuję za tak dużą aktywność pod postem, gdzie was zapytałem, co nagrywać dodatkowo oprócz Skibidi Toilet tutaj, i pomyślałem, że możemy tak zacząć nagrywać gry Robloxowe o tematyce Skibidi Toilet tutaj na tym kanale. Będzie taki jeden bonusowy odcinek między, no czyli wyjdą 3 odcinki dziennie i ten Robloxowy odcinek będzie zawsze koło, nie wiem, 2 czy 15, coś takiego. I myślę, że to by było spoko, żebyśmy właśnie zaczęli tę tematykę jeszcze w grach pokazywać. I będą tu przeróżne gry, nie tylko Robloxowe, ale no na telefon są również jakieś takie gry. O Skibidi Toilet będziemy sobie sprawdzać. Natomiast daliście mi też bardzo wiele takich innych fajnych propozycji i myślę, że... I myślę, że też można je nagrywać, tylko że niektóre gry są dla starszych, a niektóre dla family friendly, więc myślę, że te gry dla starszych damy sobie na kanał Broad Gaming. Natomiast te gry family friendly... Inaczej bym to nazwał. Będziemy sobie dawać na Broad Gaming wszystkie filmy różnego rodzaju, natomiast te takie zmontowane będą na Broad Gameplay albo Broad Plus, zobaczymy. Natomiast no jest fajnie, to wszystko się dzieje tutaj, oglądać to wszystko, nie? Możemy. Inne gry o różnej tematyce Robloxowej mam na kanale Broad Roblox, to też zapraszam, bo też zacząłem tam. Dzisiaj chcę właśnie nagrać różnego rodzaju nowe gierki z Robloxa i pocisnąć ten temat, nie? Także zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się cieszycie. No, jak ktoś chce śledzić więcej moich odcinków, bo ja nie nagrywam tylko Skibidi Toilet, tylko różne inne rzeczy, to naprawdę wejdźcie sobie w opis. I tam będą wszystkie inne moje kanały, nie? Moja strona internetowa i warto tam sobie wejść. Muszę chyba zacząć aktualizować playlistę, słuchajcie. Robiłem tutaj na tym kanale playlistę, gdzie dodawałem wszystkie filmy, które wychodziły i wtedy byliście na bieżąco, więc tak to zrobimy. Klikniecie sobie na playlistę i będziecie mieli wszystko, nie? Który my tu mamy odcinek? To był 66, 7. Aha, bo to na razie mamy tylko Plungera. To może sobie obejrzymy tylko scenę z Plungerem na razie, a potem z Dark Speakermanem, nie? Bo potem już nie ma Plungera, potem jest Dark Speakerman, nie? Tak, bo tu już się zaczyna Dark Speakerman. Więc może sobie to podzielimy, Plungera zrobimy. Bo on też był 24. Ty, ale tu nie pokazali tego. Bo tu jest ten 24 odcinek Dark Speakerman, ale tu też był Plunger, nie? A tu są te retrospekcje, dobra, wszystko się zgadza.
W ogóle ogólnie zauważyłem taką, słuchajcie, mniejszą aktywność na moim kanale. Ale to pewnie spowodowane jest tym, że jest rok szkolny się zaczyna i musicie tam się ogarnąć, tak? Jeżeli chodzi o dojście do wprawy z waszym harmonogramem, więc pewnie o to chodzi. Jeżeli ktoś starszy mnie ogląda, to słuchajcie, mam kanał Brod Plus i tam jest to kanał taki pogadankowy, więc warto sobie razem tutaj wbić na ten kanał, bo gadam na różne tematy. Muszę to jeszcze tam o jakimś temacie dzisiaj poruszyć. Tam jest szkielet naukowca, to mnie zastanawia, ty. No i tu idą przez to, słuchajcie, laboratorium, nie? Ciekawe, co się z tą bazą potem stało, nie? Szkielety. I te świeże ślady mnie zastanawiają, nie? No i tu są te mutanty, które są odporne, nie? To jest zastanawiające. A tu jest scena, jak się pokłócili, nie? Mu trochę szybkę rozbił, nie? Plunger się wkurzył. A i tu były te bliźniacy, pamiętacie? Green. Ten mu chce rękę podać, a ten... Nara! Nie podam ci, nie wezmę od ciebie ręki i tyle. Czyli Plunger się pojawił od 43 odcinka? Czy to jest tak do końca racja, czy wcześniej się on nie pojawił? Czekajcie, bo sprawdzimy komentarze. Titan, cameraman is energy. The Vintage Man first appeared in 39. Vintage, czyli chyba tu chodzi o kasetę, nie? Plunger się czasem nie pojawił szybciej niż w 43? No nie wiem. W ogóle w tym odcinku jest sekret, ja zapomniałem o nim powiedzieć, a jeden z widzów mi też powiedział. Muszę nagrać o tym odcinek, słuchajcie. I w sumie może dzisiaj to nagramy. Albo już jest na kanale dzisiaj, wszedł, jak to oglądacie. Dzisiaj 3 odcineczki. Bo tutaj jest ważna rzecz, którą pominęliśmy. To w sumie zaraz jak nagram ten odcinek, to nagrywam następny właśnie o tym. W ogóle też macie problem z internetem komórkowym? Słuchajcie, jest jakiś problem z zasięgami i wszystkim, przerąbane jest.
Zastanawia mnie, co się z resztą tych Skibidi Toilet stało, nie? Bo ta baza nie została całkowicie przeszukana. Oni mieli tylko za cel zniszczyć naukowca. Wychodzi na to, że naukowiec z KBD, on się dogadał z Astro i chciał temu zapobiec sekretny agent. Tak to wychodzi. Ale czemu naukowiec zrobił się tak ogromny? Jak to jest możliwe w ogóle? On był wcześniej mniejszy na tych odcinkach, to nie jest wyjaśnione. Jeszcze się okaże, że słuchajcie, prawdziwy naukowiec jest gdzie indziej. To by było dopiero. No bo ten naukowiec był wielkości Large'a, czyli w sumie ich, nie? Bo Plunger jest tak wysoki jak w sumie Large, prawie tak wysoki. No i tutaj Dark Speakerman zginął. Ci się tu pogodzili. Ty, a w tej scenie był Speaker Woman? A była tam Speaker Woman, była. Ten tytan jest bardzo ważny, nawet dla Plungera, bo z tego co widzimy, on jest, słuchajcie... On był człowiekiem, to ciekawe, czy tytan kamera, co, czemu on jest tak ważny, nie? Tu jest ta dodatkowa scena. Okej, tu jest Plunger. I to jest ostatnia scena, gdzie go widzimy, nie? Patrzcie, to jest ten zielony promień. Myślę, że w następnych odcinkach zobaczymy te szmery, bo tutaj, jak pamiętacie, jak były te szmery, to zauważyliśmy głowę jakiegoś naukowca. Tu w tych szmerach łatwo wyłapać. To jest Plunger, nie? W retrospekcjach. No i tu jest jego ludzka forma, nie? Wydaje się, że ta osoba, co tu szła, to jest... To był sekretny naukowiec, słuchajcie. I on zepsuł te... Słuchajcie, on sprawił, że to była jakaś katastrofa. Tak mi się wydaje. No i to jest to wszystko. Ciekawe. Ciekawe. I numer 69 Camera Woman. Ciekawe. No i co, jak myślicie? Myślę, że Plunger się jeszcze do nas tutaj uśmiechnie i pojawi, nie? Ale no szkoda, że go nie ma.